Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książkaróżala.pl. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na skype'owych łączach. Tomasz Sarara, siema Tomek. Siemanko, siemanko. I co, już w Piotrkowie Trybunalskim, jak powiedziałeś, jesteś gotowy, ogarniasz tematy. Tak, już w Piotrkowie, wczoraj mieliśmy właściwie wizytę w Warszawie, więc totalnym nonsensem było z Warszawy lecieć do Krakowa, tylko po to, żeby się dzień później pakować z powrotem do Piotrkowa. Także logistycznie rozwiązaliśmy to tak, że już wczoraj wjechałem z domu i wracam dopiero po gali. Striking Festival 3, szanowni państwo, już ten piątek 11 października. Czy wszystko gotowe już do gali tak na 100%, Tomek? Kurczę, wiesz jak to jest zawsze w życiu, zawsze na ostatnią chwilę wychodzi najwięcej baboli, zawsze wtedy się telefon urywa. No i tak się dzieje też dzisiaj od samego rana. Powiedzmy tak, no to, że się tam pewne rzeczy gdzieś tam wysypują, to też jest part of the game, to też jest normalne. Więc tak, wszystko jest pod kontrolą. 12 walk zobaczymy na tej gali. Tomek, pierwszą z nich będzie walka w boksie na wózkach. Skąd taki pomysł? A po taki pomysł padło takie zapytanie, czy bylibyśmy chętni zorganizować taką walkę. I jak najbardziej, ja bardzo często lubię wspierać różnego typu akcje charytatywne i właściwie działać w akcjach promocyjnych, właśnie promując tego typu sport. Ludzi, którzy gdzieś tam zostali faktycznie nieco skrzywdzeni. I z dużą przyjemnością faktycznie zgodziliśmy się, także będzie to pewne urozmaicenie gali na sam początek. Pozostałe walki wszystkie już w formule K1? Wszystko się dzieje, pełna K1. Jak podsumujesz wczorajszą konferencję prasową? Widziałem, że mój kolega po fachu Mściwu ją prowadził i on chyba był przyzwyczajony do troszeczkę innej atmosfery przy stole niż ta, która panowała wczoraj. No właśnie, mega mi się podobało. Siedząc tam czułem się bardzo dobrze. Dobrze wiemy, że brałem też udział w innych projektach, gdzie tak dobrze się nie czułem. A dla mnie to była naprawdę sama przyjemność być w tym miejscu. Mega zajebista atmosfera, mam świadomość tego też, kto siedzi wokół mnie, jakimi ludźmi się otaczam, a było naprawdę taki zajebiście pozytywny vibe, o którym w ogóle wczoraj wspominałem właśnie na samej konferencji. I też powtórzę słowa z konferencji, że tak, że ostatnimi czasy zostaliśmy przyzwyczajeni, że na konferencji sporo się dzieje, a później mniej się dzieje na samej walce, a my jesteśmy takim totalnym tego zaprzeczeniem, że uważam, że w ogóle ten wczorajsza konferencja była mega fajna, była mega interesująca, była ciekawa. To nie jest tak, że się nudziło, dłużyło, bo się nie biją, bo się nie wyzywają, nic się nie dzieje, tylko udowodniliśmy też to, że naprawdę w taki bardzo pozytywny sposób potrafimy zrobić fajną atmosferę, przekazać jakieś wartościowe informacje i mega mi się to podobało. Jestem strasznie podjarany tym dniem wczorajszym. Powiedz mi, jak zrodził się w ogóle pomysł na walkę Różala z Wachem? Główkowaliśmy gdzieś tam faktycznie z kim, no bo wiadomo, ja już też głośno powtarzam, że tego Marcina tam delikatnie podszczypujemy od dłuższego czasu, że chcielibyśmy zrobić walkę, ale oczywiście to, że my weźmiemy Marcina, to jest jedno, jeśli w ogóle się uda, to drugie pasowałoby zrobić jakieś fajne zestawienie, żeby nie było tylko Marcin i tylko Marcin, tylko żeby to naprawdę było ciekawe zestawienie. No i w naszych szeregach już Mariusza Wacha mieliśmy od gali numer jeden i tak właściwie ktoś to rzucił jako taki chyba lekki żart. A co byście powiedzieli na temat walki Różal Wachu i tak, za chwilę tak każdemu się kuleczki w głowie zdarzyły, to chyba może być naprawdę spoko. Jest takiego, powiedzmy, rzuconego, luźnego żartu, wyszedł naprawdę bardzo, bardzo poważny pojedynek. Jak długo trwały negocjacje, żeby ten pojedynek sfinalizować? Zaczęliśmy od Mariusza i też wspomnę, bo jeśli pewne osoby nie widziały konferencji, to właśnie wspominaliśmy to wczoraj na konferencji. Zaczęliśmy od Mariusza, bo braliśmy pod uwagę, że to dla niego może być większe wyzwanie, może właściwie no potrzebujemy go namówić do walki w jego dyscyplinie, więc może zacznijmy od Mariusza, żeby nie robić pustych przebiegów do Marcina, jeśli okaże się, że Mariusz tego się nie podejmie. I do Mariusza podchodzimy tak bardzo elastycznie. Mariusz, ja ci nie chcę po prostu na jakąś minę wpakować, żebyś myślał, że rzucam cię na pożarcie. To Mariusz, może nie wiem, pierwsza runda w boksie, jakbyś chciał, może od drugiej byśmy zaczęli kopać. O, tak mnie słucha, mówi, nie, Tomek. Pełna K1 od początku. No to dobra. To faktycznie chwilę później pogadaliśmy też o pieniążkach. Udało się pewne kwestie ustalić. Z Marcinem te jego pułapy finansowe znaliśmy wcześniej, kiedy, mówię, podtrzymywaliśmy się trochę wcześniej, więc wiedzieliśmy, wokół czego się trzeba zakręcić. My się trochę budowaliśmy. Z Marcinem też rozmawialiśmy, żebyśmy go chcieli, ale też nie chcę mu tyle, że jak to się mówi, nikt się nie może tyle dać, co ja ci mogę obiecać. Więc nie chciałem tego po prostu skończyć na obiecanka, tylko chcieliśmy, żeby to było naprawdę w naszym zasięgu, no i finalnie się udało.
Mariusz Wach w ogóle jakoś na dłużej jest z wami związany kontraktowo, czy podpisujecie kontrakt co każdą walkę? Z Mariuszem mam na tyle dobre relacje też koleżeńskie i w ogóle ja też, tak jest moje oficjalne podejście, że ja nie chciałbym zawodników blokować. Jeśli Mariusz dostanie jakąś, nie wiem, walkę w Arabii Saudyjskiej w boksie na jakiejś dużej gali, to nie będę go blokował jakimś swoim kontraktem. Na razie Mariuszowi się bardzo spodobała właściwie przygoda z K1, wkręcił się w to mocno, odważnie i mamy na niego jakieś pomysły, plany na przyszłość, ale mówię, staram się w życiu nie próbować biegać, jeśli nie potrafię chodzić, więc też nie wychodzimy na galę kolejną, dopóki nie odbędzie się ta. Jakiej sprzedaży pay-per-view się spodziewacie, a na jaką liczycie? Ewentualnie jaka wystarczy wam, żeby ten projekt się w pełni spiął? To jest takie najczęściej zadawane pytanie, nikomu nie udzieliłem odpowiedzi jednoznacznej, więc tutaj też pozostanę trochę tajemniczy. Kurczę, ja powiem tak, to nie są jakieś szalone dziesiątki tysięcy, na pewno nie. Na pewno nie są to żadne szalone dziesiątki tysięcy. Właściwie gdzieś tam tą liczbę mógłbym podzielić na coś. Mam wrażenie, że to jest naprawdę na tyle stabilne. Powiedzmy takie prognozy, które gdzieś tam mogę sobie próbować wizualizować. Opieram oczywiście o to, jakie łapiemy zasięgi, rzucając materiały promocyjne. I oczywiście nie mówię, że to będzie 1:1, ale oczywiście mówię, dalej potrafimy to podzielić przez jakiś tam współczynnik i nadal ma prawo się to naprawdę przyzwoicie spiąć. Nie jest to tak trochę, że postawiliście wszystko na jedną kartę, na przykład właśnie robiąc tak dużą walkę już podczas trzeciej edycji jak Różal Wach, i jeśli to się nie zepnie, to będziecie mieli problemy, czy raczej spokojnie do tego podchodzicie? Powiem tak, no będziemy mieli problemy, jeśli to okaże się jakąś totalną klapą. Właściwie, że nie wiem, sprzedało się tego na palcach, nie wiem, jednej, dwóch rąk, czy powiedzmy gdzieś tam w jakichś śmiesznych liczbach. To naprawdę będzie oznaczało jakieś nasze poważne problemy i tarapaty, no bo wtedy będziemy się mocno trepać po głowie, ale no nie zakładam aż takich czarnych, najczarniejszych scenariuszy. Bierzemy pod uwagę, że nawet jeśli te progi, na które liczymy, a nie uda ich się, nie daj Boże, osiągnąć, to nadal potrafimy sobie wziąć to na garba i wyjść z twarzą i pod zwyczajnie to pospinać. Także no mówię, jesteśmy dorosłymi ludźmi, bierzemy pod uwagę naprawdę bardzo świadome decyzje. Tylko jakaś totalna klapa, ale to powiedzmy, nie wiem, no, najczarniejszy scenariusz byłoby dla nas jakimś rzeczą nie do przejścia, no ale umówmy się, aż tak źle nie będzie, nie można. Inaczej, robiąc pewne projekty, trzeba w nie zwyczajnie wierzyć, trzeba liczyć na sukces. Jeśli ja chcę w życiu osiągnąć sukces, to sam muszę w niego wierzyć. Nie robię tego ślepo, jak wariat, że nie biorę pod uwagę nieudanych scenariuszy, bo biorę też takie pod uwagę, ale staram się faktycznie tak, i nie mówię, że do myśli nie dopuszczać, ale nie żyć nimi, nie przejmować się za bardzo, co nie zmienia faktu, że stresu to i tak jest ponad miarę. Ile biletów sprzedaliście na halę, ile w ogóle miejsc przeznaczyliście na sprzedaż? No właśnie tam się nam wykrzaczył taki mały babol, bo pierwsze informacje, kiedy my przemierzaliśmy się do gali w Piotrkowie, dostaliśmy informację, że tych biletów będzie około 1500-1600. My wtedy zrobiliśmy taką, powiedzmy, bardzo proste liczydło, że my dobra, wrzucimy bilety na trybuny trochę tańsze, nie kosztują powyżej 200, niech na płycie kosztują powyżej 300, żeby uśrednić cenę biletu na 300 zł. Okazało się, że tych miejsc na miejscu jest około 1100 parę dziesiąt i automatycznie, kiedy my faktycznie kalkulowaliśmy budżet, no to musieliśmy te ceny tych biletów trochę dźwignąć. I udało się prawie całą halę wyprzedać. Ludzie w Polsce lubią do samego końca gdzieś tam na Stadnią Prostą przyjść przez halą. Przepraszam, ja poproszę 3 bilety i kupuję, także gdzieś tam nawet dzisiaj od samego rana mi się urywa telefon. Tomek, czy jest jeszcze jakaś opcja na bilety? Więc jak najbardziej wszystkim przekazuję tą informację, odsyłam na stronę, że są jeszcze dostępne bilety i chciałbym, żeby brakło, ale jeszcze są. Czego się spodziewasz po walce Różala z Wachem? Jak to może wyglądać? No, dobre pytanie. Dla mnie to jest taki wielki, bardzo duży znak zapytania, bo no co, liczę na dobrą walkę, liczę na jakiś efektowny knockout. Obydwoje panowie to zapowiadają, że biorą pod uwagę, że prawdopodobnie ta walka nie wyjdzie poza drugą rundę, że nie dotrwa do końca. Także każdy z nich ma przygotowany gameplan na to, że nie zamierza się patyczkować ze swoim rywalem i to mnie naprawdę mocno kręci, to mnie jara. Jara mnie też to, że tak naprawdę patrzyłem na kursy bookmacherów. Tam właściwie w niektórych bookach tam jest równiutko, 1:1, powiedzmy złoto 85 na Mariusza, złoto 85 na Marcina. I to świadczy też, że to zestawienie jest takie najbliższe, że ciężko wskazać ludzi, kiedy tak powiem na papierze wydaje się większym faworytem Marcin. Ja rozmawiam z Mariuszem, rozmawiam z Marcinem. Ja nadal jestem uważam, że to jest takie 50-50, choć wczoraj w kanale sportowym powiedziałem, że jest to takie według mnie 60-40 dla Mariusza.
każdy na razie nadal wyrównany pojedynek. Liczę na to, że to będzie dobra walka, że będą dobre wymiany, że każdy będzie miał swoje momenty, że nie chciałbym, żeby wydarzyło się, że jeden z nich wejdzie, zdominuje, wykona swój game plan, a drugi nie będzie miał nic do powiedzenia. Chciałbym, żeby ta szala zwycięstwa potrafiła się przechylać na jedną, na drugą stronę, no i żeby ta walka dostarczyła jak najwięcej emocji, bo finalnie o to chodzi. W sporcie i w rozrywce chodzi o emocje. Dlaczego wybór padł na Piotrków Trybunalski? Bo tak chcieliśmy zrobić troszeczkę ekspansję za Małopolskę. Nie chcemy, żeby nasz projekt kojarzył się tylko z moim rodzinnym miejscem, jakim jest Kraków, bo pierwsza gala była w Wieliczce, czyli taki powiedzmy prawie Kraków. Druga odbyła się właśnie w samym Krakowie i nie chcieliśmy, żeby to była regionalna gala, więc powiedzmy dobra ekspansja. No i tak logistycznie, lokalizacyjnie ten Piotrków jest tak... większa dzielnica Łodzi, z jakieś 80 km od Łodzi, ale nadal wydaje się to takie ciekawe miejsce, dobre lokalizacyjnie w Polsce, żeby ściągnąć zainteresowanych z każdego różnego zakątka naszego kraju. Jak doszło do powrotu? No i przepraszam, muszę dodać, co-main event na naszej gali robi Robert Krasen, który jest piotrkowianinem, który jest naprawdę świetną postacią, więc oprócz tej walki wieczoru, którą oczywiście najbardziej gramy, w nią najbardziej inwestujemy, to pozostała karta walk też nie jest dla nas bez znaczenia, a zwłaszcza taka walka jak co-main event, która ma być takim przedsmakiem tego dania głównego i dlatego tutaj też wpadł wybór na Roberta Krasonia, który naprawdę jest zajebistym fighterem, piotrkowianinem, no i właściwie tutaj do kupy wszystko zagrało. Jak doszło do powrotu Marty Chojnowskiej po tylu latach przerwy od startów? Bartek Batra jako matchmaker faktycznie gdzieś tam przypomniał sobie o Marcie Chojnowskiej, która tak jak powiedziałeś, jest weteranką sportu walki. Ona w ogóle, nie wiem, mało kto wie, ona ma na swojej, bardziej może na ktoś inny ma Martę na swojej rozpisce. Mam na myśli, że toczyła się jej walka na zasadach K1. Marta Chojnowska versus... Asia Jędrzejczyk. Asia Jędrzejczyk, dokładnie. No to ja to wiem, no co ty mnie ty nie zagniesz takimi rzeczami, nie, kolego. No. Ja chciałem, żebyś uzupełnił po prostu moją wypowiedź, żebyśmy obydwoje wyszli na takich właśnie... Dobra, chciałeś się wsadzić na mukę. Nie sprawdzałem. Wiedziałem, że wiesz, no i mało tego, na dzień dzisiejszy Marta też pochodzi z Łodzi, czyli powiedzmy też jest takim delikatnym, mówiąc, lokalnym bohaterem. Też jestem ciekawy, jak sobie poradzi po takich naprawdę w kilku latach nieobecności w ringu. Vanessa Romanowski to przyszłość kobiecego K1 w naszym kraju? Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że również pomagamy jej tworzyć tego typu ścieżkę. Mam nadzieję, że tak. Które starcia, Tomek, byś zarekomendował widzom do obejrzenia w ciemno? Tylko nie może wszystkie. Oprócz tego, że wszystkie, to szczególnie, szczególnie. Szczególnie. Łasiewicki, Zienkiewicz. Myślę, że będzie dobra walka. Botwina, Magnucki. Krasoń, Stefanowski i Wojtek Wierzbicki. Przepraszam, nie pamiętam jego rywala za granicy, ale powiedzmy, to są takie walki, na które ja najbardziej oczekuję. No i oczywiście main event. Okej, także szanowni państwo, słyszeliście, zanotujcie, sprawdźcie później predykcję Tomka. Natomiast goście specjalnie na tej gali to widziałem, że będzie Szpaku. Będzie Szpaku. Że będzie Szpila. Będzie Szpila, potwierdzam. Super Mario. Kim jest Super Mario? Super Mario będzie jeszcze Izu, którego dużo wcześniej zapraszałem, ale z racji, że był wtedy jeszcze za granicami, nie wiedział, czy zdąży wrócić do Polski. Był wczoraj na naszej konferencji, oczywiście będzie również na gali. Z tego co wiem, bo chyba z koneksji i zaproszenia dostał również Michał Materla. Sam zrobię za telefon, który sobie po prostu obiecam do niego. Także Michał, sorry, bo się zbieram z telefonem do ciebie od dawien dawna, ale jak to mówią, lepiej później niż wcale. Czy ty albo Bartek Batra zamierzacie jeszcze zawalczyć na Striking Festival? Ja bym chętnie zawalczył. Powiedziałem też to wczoraj chyba w kanale sportowym, że chciałbym, żeby to była taka, nie powiem, że samograj, ale machina, która powiedzmy już gdzieś tam ma swoje struktury na tyle zbudowane, że ja do tego aż tak bardzo nie będę potrzebny, że nie będzie mi to tak mocno spędzało snu z powiek, że mógłbym się wtedy skupić na treningach, na przygotowaniach, bo na dzień dzisiejszy nie byłoby absolutnie o tym mowy, ale nie ukrywam, żebym bardzo, bardzo chciał. Chciałbyś, żeby... Bartek może też by się tam, myślę, chyba jeszcze nie zgadzał. Jest już w planach jakaś kolejna edycja, czy czekacie, aż pójdzie ta i dopiero będziecie planować kolejne kroki, jak to wygląda? Jest, jeszcze nie uchylamy żadnych rąbków tajemnicy, ale mogę powiedzieć, że w tym roku odbędzie się jeszcze jedna edycja. Jedna na pewno, czy tylko jedna?
Kurczę, dwie byłoby już chyba ciężko. A przepraszam, no Piotrkowska oczywiście i jeszcze jedna. A, no to okej, dobrze. Nie, no tak. No dobrze, Tomek, także co? Wracaj tam do ogarniania tych pilnych tematów, bo wiem, jakie to urwanie dupy jest przed samą galą. Dziękuję ci za to, że znalazłeś tę chwilę. I co? Widzimy się w piątek w Piotrkowie. Na sztos imprezie, nie? Będzie się działo. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję. Pozdro, siemanko.